Czy chowanie urazy komuś, niby wybaczenie, ale ciągle w głębi duszy chowanie urazy to jest, można też uznać za rodzaj grzechu jakiegoś? Mhm. Dwie rzeczy trzeba rozróżnić zawsze w procesach związanych z przebaczeniem i z nawracaniem się też. Emocje i wolę. Tak? Są dwie rzeczy. Jeżeli ktoś nas zranił, to zwykle w nas zostaje taki ogon emocjonalny, tak? Że my czujemy do niego tak, różne rzeczy tam czujemy w środku. Natomiast przebaczenie zaczyna się zawsze z woli. To znaczy ja chcę reagować wobec człowieka tak, jakby tej rzeczy nie było. Tak? Że jakby to się nie wydarzyło. I tak próbuję robić. To jest wola. To, że mi się tego nie chce robić, strasznie nie chce, to są uczucia. Tak? Więc my nie możemy założyć, że w momencie, w którym ja podejmuję decyzję na przebaczenie, znikną od razu te uczucia. Mózg tak się nie da pacyfikować. Tak? Mózg pamięta i to trochę trwa. Chodzi tylko o to, żeby się nie poddać tym uczuciom, tak? Bo one mają tendencję do ściągania nas z powrotem w działanie, tak jakbyśmy byli w konflikcie. Nie? Więc to. Więc raczej, a uczucia nigdy nie są grzechem same w sobie. To że ja coś czuję, to nie jest grzech. To mi może sygnalizować, że coś jest nie tak i tak dalej, i tak dalej. Ale to samo czucie tego, że na przykład jestem na kogoś wściekły, to jeszcze nie jest grzech. Tak? Dopiero jak zacznę coś robić z tego powodu. Okej? Okay?